Witam na Cinsasui. Zrobimy sobie mały tour na dzielni. Nowe budowle, tego nie było i już jest, szybko im to idzie. Przejdę się dookoła, zobaczę co tu nowego, bo tak naprawdę ileż można oglądać to samo. Muzeum Sztuki Hongkongu. A tutaj kolejne nauki. Science. Jest godzina 16. Nie chce mi się czekać do 20 na pokazy Symphony of Light. Mam tam już na jednym odcinku, także wystarczy. Oglądajmy co tutaj jest. Aleja gwiazd, wszędzie ręce, znani hongkońscy aktorzy, także można dotknąć, jak komuś zależy, JQR, można sobie szczytać, kim była legenda kina lat 90. No i na grubo. Jeszcze jeden rzut. Nacieszyć oczy. Z tyłu panorama Hong Kong Island. O proszę, nawet artystyczne Chupa Chupsy. No, jesteśmy praktycznie na końcu promenady, tak zwanej Alei Gwiazd. Tam jeszcze pomnik Bruce Lee. I obchodzimy to dookoła. W tygodniu nie ma tyle ludzi, także
jeszcze jest w miarę do wytrzymania. Sobota, niedziela przede wszystkim, to już jest full. Jest i Bruce Lee na swoim miejscu, jak zawsze. Można sobie tam podejść, zrobić zdjęcie, jak ktoś ma taką potrzebę, z Bruce'em Lee. Wycieczka z Mailandu. Na pewno zachwyceni. O proszę. Woda sięgająca po ścianie. Idealny dla dzieci do robienia sobie zdjęć. A tutaj na Cincaisui to jest ten budynek, który się zjarał. Jeszcze widać z bliższa okopcone. Po tej stronie Legoland. Tam jeszcze muzeum. Tu hotel. Drogi. Z lotniskiem na dachu. Tu basen od środka. To by chyba było na tyle. Cincaisui, nie chce mi się tam chodzić do środka, ile razy można. Czas ewakuacji na Mongkong. Jordan i Mongkong. Witam serdecznie na Northern Road. Cincaisui, kierunek Mongkok. O tej godzinie nie wiem, no powinno jeszcze być Ladies Market. Po drugiej stronie ulicy Chongqing Mansion. Czeka na swój transport chyba. Nadal era.
tu wszędzie hotele. W każdym z tych okien. Jest i mecz na Chinsan Sui. Ta stacja była całkowicie spalona podczas zamieszek w 2019 roku. Tam jest park. A my idziemy dalej na kierunku Jordan i Mongkok. Tak wygląda artystyczne wejście do parku Kowloon. A tu jest zajebista knajpa koreańska. Bufet. Byliśmy tam dwa razy. Jakiś film z tego na kanale jest. Słodkości $26 za jednego, 24. Ciasto. Wszystko. Kuchnia japońska. Karmia. Tam kolejne kafejki na Jordan.